opowiemy o ulicy Wyspiańskiego, o drodze we Włościbożu i o Dniu Edukacji Narodowej, ale nasz program rozpoczniemy od inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie gminy Sępólno. Czyli od miejscowości Trzciany do miejscowości Skarpa. Justyna Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń października w gminie Sępólno. Rondo u zbiegu ulic Odrodzenia i Popiełuszki, droga wojewódzka 241 Sępólno-Tuchola i te kilkaset metrów wylotu na Więcbork od ronda Króla Kazimierza Wielkiego. Wszystko to mieści się w zadaniach inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo wymienione fragmenty dróg to ciąg drogi wojewódzkiej 241 przebiegającej przez Sępólno. Ostatnio sporo się zaczęło dziać w tych, wydawałoby się, już zapomnianych tematach. Zobaczcie więc, jak wyglądają szczegóły planowanych prac. Jeżeli chodzi o drogę 241 w kierunku Tucholi, to nastąpił dalszy etap prac związany z utwardzeniem tej drogi, wykonaniem nowej w zasadzie nawierzchni asfaltowej na odcinku 3 km, czyli od miejscowości Trzciany do miejscowości Skarpa. Praktycznie przed miejscowością Skarpa te 3 km się skończą. Wykonane to będzie w takiej technologii, jak ten pierwszy odcinek tutaj z Sępólna, z Sikorza do Trzcian. To jest kontynuacja tych prac i to się już dzieje i mam nadzieję, że niedługo wszyscy będziemy mogli korzystać z tej nowej nawierzchni. Natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek taki pofałdowany 500 metrów od ronda Kazimierza Wielkiego w kierunku Więcborga, mamy obiecane też, że w tym roku będzie ten temat zrealizowany. Tam trwają prace jeszcze projektowe, żeby doprojektować po prostu ten odcinek i wykonawca podobno w tym roku jeszcze będzie mógł to zrealizować. Natomiast jeżeli chodzi o rondo u zbiegu ulicy tutaj Odrodzenia, Kościuszki i księdza Jerzego Popiełuszki, to wnioskowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o wpisanie tego zadania do budżetu na przyszły rok Urzędu Marszałkowskiego u pana marszałka. Nie mamy jeszcze na dzisiaj odpowiedzi na tak czy na nie, natomiast jest ten wniosek mocno tutaj przez nas lobbowany, żeby to zadanie jednak się znalazło, tym bardziej, że dosyć długo trwały prace związane z projektem i przygotowaniem tej inwestycji. Ona na dzisiaj jest gotowa, jest dokumentacja, jest pozwolenie na budowę, jest tylko kwestia taka, żeby wpisać ją do wykonania, do budżetu na przyszły rok. To jednak nie koniec zadań drogowych realizowanych przez władze województwa. Jak już niejednokrotnie informowaliśmy, równocześnie z obwodnicą miasta ma powstać tak zwana mała obwodnica, która wyprowadzi ruch samochodowy z kierunku Poznania poza obszar miejski. Dokumentacja środowiskowa miała kosztować 300 tysięcy, jednak teraz okazuje się, że koszt będzie pięciokrotnie wyższy. Zobaczcie dlaczego. W pierwszym przetargu było ogłoszenie tylko na wykonanie dokumentacji środowiskowej. Ona miała kosztować łącznie 300 tysięcy złotych, właśnie z takim podziałem po 1/3 na każdy z samorządów, wojewódzki, powiatowy i tutaj gminny. Natomiast pierwszy przetarg nie doszedł do skutku, a zamawiający zdecydował się rozszerzyć zakres prac o dokumentację techniczną, łącznie z pozwoleniem na realizację już tego zadania. Czyli mówimy tutaj już o etapie kolejnym, czyli nie tylko decyzja środowiskowa, ale również konkretna dokumentacja z pozwoleniem na budowę. I to spowodowało faktyczny wzrost kosztów, dosyć duży, bo jednak niecałe 1,5 miliona złotych, ale podział pozostał ten sam. Tak, każdy samorząd tutaj dołoży po 1/3 kosztów. Jeżeli ta dokumentacja zostanie zrealizowana, to praktycznie zadanie jest gotowe do faktycznego jego wykonania. A jak długo to potrwa? Kiedy można się spodziewać tego gotowego dokumentu? Tutaj niestety czas jest dosyć długi, do 2025 roku. Z tego, co jest w specyfikacji napisane, dokumentacja powinna być złożona z pozwoleniem na budowę. Ale w związku z tym, że opóźnienie jest także na budowie dużej obwodnicy, więc mówiąc kolokwialnie, nie pali się. Generalnie wszystkim nam się pali, byśmy chcieli to jak najszybciej te dwie obwodnice mieć, natomiast tutaj myślę, że czasowo jest jeszcze realna szansa, że obydwie obwodnice w tym samym czasie powstaną.
o drogach mowa, to zakończyły się ostatnio remonty drogi we Włościborzu i ulicy Wyspiańskiego w Sępólnie. Z kolei w Dziechowie pojawiło się zupełnie nowe miejsce rekreacji z pierwszym w powiecie polem golfowym. Zupełnie inny plac rekreacji niż do tej pory mieliśmy. Co prawda znalazły się tam też takie elementy jak siłownia plenerowa, która też jest w wielu miejscach na placach w naszej gminie, ale na przykład pierwszy w gminie i myślę, że w powiecie budynek z dachem ekologicznym, na którym rośnie mech i trawa. No takie dachy to raczej spotykamy, czy widzimy na fotografiach, czy filmach w Szkocji, w Irlandii, a tutaj w Dziechowie właśnie powstał też taki obiekt. Jest to piękna wiata, której można spędzić miło czas przy grillu. Pojawiło się też miejsce na ognisko, tak jak wcześniej wspomniałem, siłownia plenerowa, do tego dwa krótkie tory w minigolfa, no i przestrzeń taka rekreacyjna, utwardzona poliuretanem, gdzie będzie można różne gry i zabawy organizować. Całość została zwieńczona też naszym symbolem ukraińskim, czyli motywem haftu ukraińskiego, który staramy się właśnie promować. Panie burmistrzu, wspomniał Pan o pierwszym w gminie dachu ekologicznym i wspomniał Pan też o tym polu do minigolfa. To też pierwszy w gminie, może nawet w powiecie pole golfowe. No trudno tu mówić o polu golfowym, natomiast są to dwa krótkie tory w minigolfa, faktycznie wyściełane sztuczną trawą i jeden dołek w jednym miejscu, drugi w drugim. Trzeba przejść na jednym torze przez tunel, a drugim torem pokonać niewielkie wyniesienie, żeby trafić do tych dołków, więc myślę, że fajna zabawa może tam być. Panie prezesie, za naszymi plecami ulica Wyspiańskiego w Sępólnie Krajeńskim już gotowa. Tak, na początku października zakończyły się tutaj prace, mamy zakończone w 100%. Całe to zadanie, została wykonana cała nowa nawierzchnia w asfalcie oraz tutaj wyniesione skrzyżowania w kostce polbrukowej. Zostały także wykonane miejsca postojowe, ale także pas dla rowerzystów oraz dla pieszych. Panie prezesie, mam wrażenie, że trochę dużo czasu Wam ta ulica zajęła. Na początku wydawało się, że tylko asfalt i tylko chodniki, nic wielkiego, a tutaj no chyba z pół roku, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tutaj niestety, ale przeciągnęliśmy trochę ten termin do końca praktycznie tego zadania z kilku przyczyn. Na początku problemy z materiałem, potem realizacja innych zadań, które były terminowo, nie rozpoczęliśmy ich w odpowiednim momencie. No a potem już kolejne zadanie, które nas czekało, duże przedszkole i tutaj też większość sił, jak nie wszystkie, praktycznie rzuciliśmy właśnie na to zadanie, a odkładając tutaj to zadanie, jakim jest budowa Wyspiańskiego. Ale termin umowny nie został przekroczony. Tak, zgadza się. Tutaj wszystko było dopięte, wszystko zostało zakończone. Jesteśmy po odbiorach wszelkiego rodzaju. Tutaj zadanie zostało odebrane, wszystkie usterki zostały już usunięte. Dobrze, panie prezesie, jeszcze droga we Włościborzu. No tam z kolei poszło błyskawicznie. Tak, tam poszło błyskawicznie, ponieważ tam było tylko do wykonania ponad prawie 100 km nawierzchni asfaltowej, które to nam dosyć błyskawicznie poszło, a także tutaj utwardzone pobocze. I tam też już jest inwestycja zakończona? Tak, też jest zakończona, także też jesteśmy po odbiorach, wszystko przebiegło pomyślnie, zostały wymalowane także tutaj przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym, także 100 km nowej nawierzchni tutaj przez sołectwo Włościborz jest wykonane. I na koniec naszego programu relacja z Dnia Edukacji Narodowej, czyli ze święta, które tradycyjnie w październiku obchodzą nauczyciele. A ja już dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych naszych programów na antenie telewizji regionalnej Kraina TV. Bardzo serdecznie witam na tym spotkaniu przede wszystkim nagrodzonych i wyróżnionych, którzy dotarli do nas prawie w 100%. Jednej osoby nie ma, ale nieobecność jest usprawiedliwiona. Wszystkie osoby te nagrody otrzymają. W spotkaniu uczestniczą też i przewodniczący Rady Miejskiej, pan Franciszek Lesiński. Też przewodnicząca Komisji Oświaty w naszej gminie. Jest z nami też przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego, też zawsze uczestniczy w tych uroczystych spotkaniach. No i dyrektor oświaty naszej sępoleńskiej, odpowiedzialny za współpracę właśnie na poziomie samorząd oświata. Jak Państwo chciałem powiedzieć, ale panie, w tym roku wyjątkowo
Chyba tylko panie, wszystkie panie otrzymują nagrodę. Jak panie też wiedzą, Rada Miejska co roku też poświęca jedną ze swoich sesji, poświęcona ta sesja jest oświacie. Ona się, ta sesja odbyła już we wrześniu tego roku. Na tej sesji też honorujemy z kolei uczniów, którzy są waszymi podopiecznymi, osiągają znaczne wyniki i też Gmina Sępólno-Krajeńskie, Rada Miejska na specjalnej sesji docenia ich osiągnięcia i wyróżnienie. Otrzymują też stosowne stypendia, nauczyciele dostają też stosowne podziękowania, ale dzisiejsze święto jest szczególne, ponieważ jesteście państwo wytypowani przez uprawnione podmioty do nagrody burmistrza Sępólna-Krajeńskiego, co oznacza, że wasze osiągnięcia na poziomie właśnie kształcenia są szczególne w naszej gminie i miło nam będzie dzisiaj właśnie wam te nagrody za te wasze osiągnięcia wręczyć. Ja chciałem wszystkim serdecznie pogratulować tych osiągnięć, podziękować przede wszystkim za ten trud i wysiłek, który wykonujecie w kształceniu naszych dzieci, naszej młodzieży. Przekazujecie im nie tylko wiedzę, ale też i wartości, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne i istotne i też, co za tym idzie, wychowujecie. I w imieniu radnych Rady Miejskiej oraz własnych z okazji Dnia Nauczyciela pragnę wszystkim nauczycielom życzyć zdrowia, szczęścia, radości z wykonywanej pracy. Życzę wam tych waszych awansów zawodowych i wzorowych uczniów. Niech wam los sprzyja w tej trudnej i ciężkiej pracy. Gratuluję wyróżnienia i nagrody uponowane przez pana burmistrza. No życzę, żeby dzisiejszy dzień upłynął w radości i w miłej atmosferze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.